Jeszcze w czerwcu 2021 roku suwalskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej płaciło za tonę węgla niezbędnego do systemowego ogrzania naszych mieszkań i wody użytkowej mniej niż 500 zł, wynika z danych zawartych w BIP-ie spółki. Jak wczoraj poinformował prezydent miasta, oferty złożone w ostatnim ogłoszonym przez samorządową spółkę przetargu są niemal trzykrotnie wyższe. Przekraczają 1300 zł za tonę. Podwyżki opłat za ciepło są więc nieuniknione, odziera ze złudzeń prezydent. Czeka nas, nie ulega wątpliwości, podwyżka cen opłat za ciepło miejskie. Nowa taryfa pojawi się jesienią. Oczywiście Urząd Regulacji Energetyki musi zaaprobować propozycję naszego PEC-u. I czeka nas podwyżka, natomiast skala tej podwyżki nie będzie kilkakrotnie ciepło droższa, 20, może 30% maksimum, tak jak z zapowiedzi PEC-u to wynika. To jeszcze ta podwyżka byłaby pewnie do akceptacji ze strony naszych mieszkańców. Do tej pory suwalska ciepłownia kupowała węgiel rosyjski i ukraiński. Przez długie, długie lata kontraktowany był za pośrednictwem różnych firm. Import węgla ze wschodu, z Rosji, z Ukrainy. Teraz z uwagi na zapowiedziane embargo ten węgiel nie będzie importowany ze wschodu, a wobec tego musimy poszukiwać innych źródeł zaopatrzenia. Te inne źródła zaopatrzenia to oczywiście kraje dalekie jak Wenezuela, Australia, Indonezja, Afryka Południowa. Nasze przedsiębiorstwo energetyki cieplnej na tak zwanym przednówku, czyli na zakończeniu już sezonu ciepłowniczego, zawsze ogłasza przetargi na dostawę węgla na kolejny sezon. Taki przetarg został ogłoszony na dostawę 5000 ton. I ten przetarg przyniósł takie rozstrzygnięcie, nie wiem czy pan prezes PEC-u już podjął decyzję czy nie, że pojawiła się cena węgla trzykrotnie wyższa niż pierwotnie tutaj korzystaliśmy. To wynosiło ponad 300, 350, 380 zł za tonę węgla. Natomiast teraz ponad 1300 zł. Taka pojawiła się cena i pan prezes przestraszony konsultował z nami, co ma robić, czy unieważnić ten przetarg i ponawiać kolejny, czy podpisywać ten kontrakt. Uznaliśmy, że lepiej, żeby podpisał ten kontrakt na trzykrotnie droższy węgiel. Ja nie wiem, nie mam informacji, skąd on ma przybyć do Polski. Polskie złoża są na tyle złej jakości, że ich stosowanie nie wchodzi w grę. Na tym jednak nie koniec. To, co możemy zaakceptować i kupić w dość egzotycznych lokalizacjach, dostępne jest w znacznie większych bryłach niż te stosowane w suwalskiej spółce. Konieczna zatem jest kolejna inwestycja w postaci sprzętu kruszącego paliwo. To wydatek z 6 zerami na końcu. Całkowita wydolność przedsiębiorstwa to na dzisiaj 130 MW energii. 25 MW uzyskujemy dziś z pieca opartego na zrębkach. Kolejne 25 MW da zaplanowana instalacja termicznego przetwarzania odpadów. Wniosek o decyzję środowiskową dla instalacji został złożony, jednak nawet przy sprzyjających okolicznościach uruchomienie spalarni może nastąpić za kilka lat. Nie odejdziemy w sposób taki z dnia na dzień od spalania węgla. Ten proces będzie trwał kilka lat. Rozwiązań technologicznych wymaga jeszcze produkcja co najmniej 80 MW energii cieplnej. To będzie kosztować, ale szansę samorząd widzi w środkach europejskich. Tymczasem te fundusze i zasady ich podziału to pieśń przyszłości. Bez nich jednak nie sposób stworzyć spójnej strategii dekarbonizacji suwalskiego ciepła systemowego. Miasto od lat wspiera właścicieli nieruchomości akcją wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Najbardziej preferowana w ostatnim czasie była energia systemowa dostarczana przez PEC. Teraz do najwyżej punktowanych rozwiązań włączono pompy ciepła i kotły elektryczne.